trzymają się razem, walczą o swoje interesy. Tu nie walczmy w interesach korporacji amerykańskich. A ja do ciekawostkę wam powiem, że syn Bidena jest w spółce, która ma prawie 300 tysięcy dolarów. No nie jest, nie? Zadzwoni do Katusia, otworzy do granicy Polską, a tam mi zadzwoni do prezesa i już jest otwarta. Tylko co te 1,5 miliona rolników ma robić? Przecież myśmy się wybierali po to, żeby bronili nasze interesy, a nie oni. Dziękuję. Nie Bruksela, tu bandery się
Bruksela, tu bandery się nie zbiera. Tu jest Polska, nie Bruksela, tu bandery się nie zbiera. Tu jest Polska, to Polska, nie Bruksela, tu bandery się nie zbiera. Tu jest Polska, nie Bruksela, przeprowadzić obchodów ludobójstwa wołyńskiego w takiej formie, w jakiej byśmy chcieli i w jakiej się należy tym ludziom, którzy tam zginęli. Bo przypomnijmy najważniejszą rzecz. Rządy przeminą, ale ludzie, którzy nie zostali pochowani, którzy nie zostali uczczeni, oni będą do końca świata wołać i rozliczać kolejne pokolenia. Tych ludzi należy godnie pochować. Tych ludzi należy uczcić i mówić głośno, że ci ludzie zginęli dlatego, że byli Polakami. I teraz to wszystko, co się dzieje od tego czasu do dzisiejszego dnia,
jest jednym elementem. Dlaczego o tym nie wie większość narodu polskiego? Zdecydowana większość. Właśnie dlatego, że nie ma świadomości. Nie ma świadomości politycznej. Mówimy tu o jedności politycznej. Świetne hasło. Nigdy nic nie uzyskamy, nie jednocząc się, ale musimy patrzeć w tym samym kierunku. Musimy podnosić świadomość i tu jest dla was zadanie, bo ci, którzy zrobili tę rzeź, to ludobójstwo. Ci, którzy dzisiaj ludobójstwo uprawiają na nas na Radzie pod względem ekonomicznym, oni cały czas pracują. A co robią Polacy? Polacy nie pracują. Także zadanie domowe dla wszystkich. Pracujcie, budujcie świadomość i budujcie oddolne struktury, bo niestety ci, którzy są w polityce w zdecydowanej większości, w przeważającej większości, to nie są Polacy i na pewno nie robią tego dla interesu ludzkiego. Obalić! Obalić ich może tylko i wyłącznie świadomy naród polski. Świadomość jest w stanie rozbudować nasze poczucie patriotyzmu i polskości. I tak na koniec powiem wam szczerze. Nie ma w tym logiki i racjonalizmu. Nie usiadłbym do stołu z człowiekiem, który zabił mi matkę, zabił babcię, ograbił mi dom, a ja bym go dopuścił do stołu. Proszę państwa, świadomość narodu polskiego, świadomość historyczna, świadomość geopolityczna. Bez tego nie udźwigniemy pewnych faktów, a przede wszystkim rozliczenie z przeszłością. Z przeszłością. Czołem Wielki Polsce. Prosimy panią Magdalenę. Proszę o przedstawienie się. Dziękuję. Magdalena Faber, sekretarz Polskiego Ruchu Antywojennego. Kilka słów, proszę państwa, o ludobójstwu na Wołyniu. Przed oprawcami nie było ucieczki. Bezlitośnie dźgali ofiary widłami, nożami, siekierami. Roztrzaskiwali głowy karabinami, waląc tak mocno, że krew tryskała uszami i oczami. Przekraczali wszelkie granice okrucieństwa, o ile w ogóle takie istnieją. Nie mieli litości dla nikogo. Zabijali dorosłych. Nieraz obdzierali ich ze skóry na żywca. Zbijali dzieci. Często te nienarodzone. Jak strzelali do dzieci, to w głowę. Pocisk rozrywał im czaszkę, a dziecko wstało i biegało z mózgiem na wierzchu. Często też rozbijali dzieci o ścianę, trzymając je za nogi. Rodzicom, by nie krzyczeli, przewiązywano usta drutem kolczastym. Najbardziej jednak znęcali się nad kobietami w ciąży. Najpierw je dotkliwie bito, rozpruwano brzuch, wyciągano dziecko, a później albo je roztrzaskiwano o płot, albo nabijano na sztachetę, a konającą kobietę na koniec brutalnie gwałcono. Upowcy zazwyczaj atakowali nocą, aby zaskoczyć ofiary we śnie. Tchórze i hołota, mordując bezbronnych, byli bohaterami, ale gdy napotykali opór, uciekali, gdzie pieprz rośnie. Czasami ofiary musiały wybierać. Śmierci się nie bali, oni bali się sposobu, w jaki umrą. Więc gdy już było wiadomo, że wszystkich wyżną, ojciec najpierw zabijał swoje dzieci, a później ich matkę, by mogli godnie umrzeć. A wiecie państwo, dlaczego głównie dzieci ocalały z tego ludobójstwa? Bo gdy do nich strzelano, to kula najpierw trafiała ich rodziców. I dzieci zazwyczaj leżały pod ich ciałami. Tak ukryte dzieci bały się zmienić pozycję z obawy, że banderowcy to zapamiętali. Po prostu udawały trupa. Szczególnego okrucieństwa doznawali ludzie, którzy schronienie znaleźli w kościołach. I to akurat na banderowców bardzo źle działało. Można by opowiadać bardzo dużo. Niektórzy mówią, że nie ma już do czego wracać, że to już było, że czas zapomnieć i się pojednać. Ale aby się pojednać, to winowajca musi się uderzyć w piersi. Ukraina bezczelnie fetuje naszych ludobójców na swoich bohaterów! Tam nie ma potępienia! Tam stawia się oprawcom pomniki! Do Polaków, którzy głośno mówią o ludobójstwie na Wołyniu i są przeciwni jakiejkolwiek pomocy, Ukraińcy pałają nienawiścią, a przy okazji przekłamują historię na swoją korzyść! Dzisiaj dowiadujemy się, że to właśnie Polacy wymordowali.
Ukraińców. Taką wiedzą karmione są nowe pokolenia. Zasłaniają się często Katyniem, tylko że tam nie ma szkieletów dzieci. Bardzo rzadko były też kobiety zabijane. Ofiary Sowietów umierały od kul, czasem na szubienicy, lecz nie od siekier, wideł czy piły do drzewa. Przepraszam. Czy dostrzegacie różnicę w stopniu okrucieństwa? Więc co wy chcecie porównywać? Ja wam powiem, co powinniście porównywać. Cmentarz w Katyniu i to, że Rosjanie o niego dbają, to, że Rosjanie nas przeprosili za tę zbrodnię. Szczątki ofiar Wołynia do dziś leżą w rowach i porozrzucane na polach. Należy im się godny pochówek, a nie drewniany krzyż w polu. Hańba! Odznaczyliście Zełenskiego orderem Białego Orła. Hańba! 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 Miał wtedy okazję, żeby spojrzeć nam, Polakom, prosto w oczy i powiedzieć: Ukraińcy dokonali ludobójstwa na Wołyniu. Przepraszamy, cierpimy, wybaczcie nam. Ale nie uczynił tego. Kiepski aktor. No ale jak mógł to zrobić, skoro według ich tego ludobójstwa nie było? Dlaczego nie wspomina się o Odessie, gdzie 2 maja 2014 roku podczas zamieszek zginęło kilkadziesiąt osób, które zostały pobite i spalone żywcem w budynku związków zawodowych? Dlaczego nie mówi się o dzieciach zabitych w Donbasie przez ukraińskie rakiety i Alei Aniołów, która stała się symbolem tej tragedii? Kresowian zamordowano dwa razy. Raz z siekierami, a drugi raz przez niepamięć. Dziękuję. Halo, halo, dziękujemy. Kochani, pani Magdalena, koleżanka, krzyż to jest krzyż, a imitacja to jest imitacja. I proszę was, drodzy Polacy, jeżeli ktoś mówi o orderze Orła Białego, to znakomitej większości dostawali ludzie hańby. Niech któryś mi z historyków tego zaprzeczy. I jest to order ustanowiony przez wrogów Rzeczpospolitej, Sasa i w obecności naszego cara pierwszego, Piotrusia I. Jak do nas dotrze to, to nie będziecie się dziwić, dlaczego takie kreatury dostają takie ordery. Kochani, zanim złożymy tutaj nasze symbole ludobójstwa, ustaliliśmy tu wspólnie z koleżankami, kolegami, że będą to zwykłe, cywilne buty. Stare buty, jeden but, nie nadwyręży naszych patriotycznych kieszeni, ponieważ to byli cywile. I oni po prostu odeszli. I czekają dalej. I to chyba jest najwłaściwszy symbol tutaj w tym miejscu przedstawicielstwa państwa ukraińskiego. Także guziki, te guziki cywilne na symbol, ten nasz katyński guzików z orłem. Zresztą jak powiedział pan Beck, nie oddamy ani guzika. I Polacy uwierzyli. I po nas zostały tylko w dołach katyńskie guziki. Dotrzymali słowa. Dzisiejsza władza też, jak widzicie, dotrzymuje słowa. Więc proszę się przygotować, kto ma te buty, po wypowiedzi pana doktora Pawła Zielińskiego. Tutaj zrobimy miejsce i wówczas złożymy pod ambasadą te stare buty, symbole nierozliczonego ludobójstwa i ludobójstwa ku wiecznej pamięci. Proszę, panie Pawle. Przepraszam, czy prezydent Andrzej Duda jest potomkiem banderowca? Ja może inaczej powiem. Jak Andrzejek kandydował w 15 roku, to jego małżonka to była Duda. A jak już zostali, to Kornhauser. Nienawidzę. Jeszcze raz. Nie, nie, kochani, ja chcę wyraźnie powiedzieć, jacy kłamliwi ludzie. Dudy, jestem w Polskim Związku Szlachty, w związku z tym chyba, kochani, coś wiem, mam pod tą kopułką,
a doktor świętej pamięci Jan Ciechanowicz był bardzo zacnym człowiekiem i oświecał mi w tym zakresie. To jest czyste nazwisko Rusiński. Stamtąd pochodzące zresztą. U mnie na Podlasiu takowi też są. I znam ich także charakterologicznie. Tylko ja zadam nam wszystkim Polakom pytania. A czy my, czy wy właśnie z tym dużym zadęciem turbopatriotyzmu takiego, czy wy zwracacie na to uwagę, kim my jesteśmy? Słuchajcie, jak z kimkolwiek się spotykam, pytam, ktoś tam, zresztą wielu z was rozmawiało, gdzieś tam, skąd pochodzisz? On mówi jakaś Warszawa, mówi, zostaw to, gdzie twój ojciec, dziadek, babka, bo to jest w tobie. I dopiero wiem, z kim rozmawiam. Tak jest, oczywiście. Z jednej i z drugiej, kochani, strony. Więc teraz tak, nie skarżmy się na to, samiśmy sobie winni, ale na miły Bóg. W którymś momencie zacznijmy naprawdę być Polakami i na to zwracać uwagę, uczyć pozostałych i na pewno wśród tych polityków, którzy tutaj są, nie popełnić kolejnych takich błędów. Po prostu przytrzymajmy ich. To chyba żaden problem. To nie jest trudne. Unika pan odpowiedzi, przepraszam. Czy prezydent Andrzej Duda jest potomkiem banderowca? Jasno się wyrażam? Znaczy, ja osobiście nie zbadałem tego, ale z ogólnie dostępnych informacji oczywiście, że tak. Przepraszam. No z tym nazwiskiem nie ubliżam wszystkim. No ale co to znaczy banderowca też? Jak przed chwilą żeśmy powiedzieli, że nie trzeba było należeć do UON-u i tak dalej, wystarczyło być z ludności rusińskiej, która w znakomitej większości brała udział. Czy my to rozumiemy? Przepraszam, dobrze. Czy jego dziadek był rezunem? Tak jest. Wie pan, co to jest? O, bardzo. Hajdamacy rezuni. My to dobrze znamy. Teraz, kochani, proszę pana Pawła Zielińskiego, o jesteś, i za 3 minuty przygotujemy się do składania właśnie, złożenia tych naszych symboli. Tylko prawdziwi Polacy są cacy, cacy. Dzień dobry, witam wszystkich Polaków zebranych tutaj dzisiaj. Polski Ruch Narodowy to sztafeta pokoleń, dlatego cieszę się, że są tutaj ludzie i młodzi, i dojrzali. Ja mam wystarczająco dużo lat, żeby mógł z pewnej perspektywy patrzeć na to, co się dzieje obecnie i jakie są tego przyczyny i jakie mogą być konsekwencje. W 2001 roku zostałem członkiem Organizacji Narodu Polskiego Ligi Polskiej. Wszedłem do Rady Programowej, następnie brałem udział w organizacji Komitetu Obrony Polskiej Ziemi Placówka. W 2005 roku byłem pełnomocnikiem zarejestrowanego kandydata na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana doktora Jana Pyszko, szefa Polonii Szwajcarskiej. W 2009 roku, kiedy Lech Kaczyński podpisał traktat lizboński, uznałem ja w gronie Polaków, że miarka się przebrała, ten akt zdrady narodowej, tak trzeba to nazwać, był powodem powołania do życia Stowarzyszenia Wierni Polsce Suwerennej. Pani Gronkiewicz-Waltz, bo organizacja była zarejestrowana w Polsce, w Łodzi, w Warszawie. 2 lata i sądy warszawskie robiły wszystko, żeby nie zarejestrować Stowarzyszenia Wierni Polsce i Suwerennej. Powstał wtedy portal internetowy Wierni Polsce, obecnie wiernipolsce1.wordpress.com, na których publikowana jest przez 14 lat publicystyka polityczna. Obecnie jestem przewodniczącym Partii Polska Patriotyczna oraz w dalszym ciągu przewodniczącym Stowarzyszenia Ciągle Niezarejestrowanego Wierni Polsce Suwerennej. Przysłuchując się dzisiejszym wystąpieniom, podzielam myśl członka naszego Stowarzyszenia Świętej Pamięci Bogdana Poręby, który powiedział, że sztuka rządzenia Polakami to ciągłe podnoszenie ich nastroju i rządzenie nastrojami. Dzisiaj te nastroje właśnie udzielają się nam wszystkim. Są obiektywne powody, niezaprzeczalne. Ale powiem tezę, może niepopularną. Naszym wrogiem nie są Ukraińcy, naszym wrogiem są banderowcy na Ukrainie. Dlatego, że ukraiński naród, rusiński, ukraiński, to jest naród słowiański, tak jak my, Rosjanie, Białorusini, Słowacy,